Panie marszałku, panie ministrze, chciałem zwrócić się z pytaniem, czy wobec trudnej sytuacji na Ukrainie, cały czas niestabilnej i cały czas zagrożonej dalszą eskalacją walki, trudności, które mogą dotyczyć zarówno panowaniem władz w Kijowie nad sytuacją na terytorium całego kraju, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych bądź Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź wspólnie przygotowuje plan wsparcia pomocy humanitarnej dla osób, które mogą w sytuacji bardzo trudnej i niebezpiecznej dla obywateli Ukrainy chcieć poszukać bezpieczeństwa w naszym kraju. Jak wiemy, niepokoje na całym świecie powodują, że znajdują osoby, które poszukując bezpieczeństwa i spokoju starają się dla siebie znaleźć lepsze miejsce i obawiam się, że w sytuacji eskalacji walk może nastąpić sytuacja, w której pewna grupa Ukraińców będzie chciała poszukać bezpieczeństwa w naszym kraju. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, MSZ przygotowuje plan przyjęcia ewentualnej grupy osób z Ukrainy, która może szukać tutaj u nas właśnie bezpieczeństwa dla siebie? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.